i wdzięczny wobec Pana Boga za 10 lat Waszej parafii ku czci Bożej Opatrzności. Na początku tego nowego roku chciałbym Wam złożyć jak najlepsze życzenia, żeby ta Opatrzność Boża towarzyszyła Wam, żebyście codziennie cieszyli się Bożym błogosławieństwem, żebyście doświadczali na co dzień obecności miłości Pana Boga, żeby Wasze życie osobiste, rodzinne, zawodowe, wszystkie Wasze przedsięwzięcia, plany, wszystko się dokonywało w perspektywie Bożej woli, w perspektywie Bożej opatrzności. No cieszę się bardzo, żeście się wyspali po wybrykach sylwestrowej nocy. Widać uśmiechnięte twarze. Także myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy tą mszą świętą oddali cześć Panu Bogu i porządnie po Bożemu rozpoczęli nowy rok 2019. Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Alleluja! 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 Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, który nie nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Katechizm Kościoła Katolickiego. Bożą opatrznością nazywany z rządzenia, przez które Bóg prowadzi swoje stworzenia do doskonałości. Bożą opatrznością są więc zrządzenia, więc wydarzenia, poprzez które Bóg prowadzi nas drogami naszego życia do zjednoczenia z sobą. To jest ta doskonałość, to jest ta świętość, to jest ta komunia, do której zdążamy i którą chcemy posiąść, w której chcemy po śmierci uczestniczyć. Wśród tych zrządzeń Bożej opatrzności na pewno na pierwszy plan wysuwa się Boże Narodzenie, które zapoczątkowało misję, jeśli tak można powiedzieć, wyzwolenia nas ludzi z niewoli, grzechu, śmierci, szatana. To wyzwolenie dokonało się przez Jezusa dzięki Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Ale początek tego procesu wyzwolenia człowieka przeżywamy w tym okresie, w okresie Bożego Narodzenia. Będzie kontynuował jego misję wyzwalania człowieka i prowadzenia do zbawienia. W tym Kościele my uczestniczymy. I to też jest jakiś wyraz Bożej opatrzności, o czym zresztą katechizm również pisze. Podkreślając, że Bóg daje ludziom możliwość dobrowolnego uczestniczenia w swojej opatrzności. Wy też dobrowolnie uczestniczycie w Bożej opatrzności, bo przecież nikt was nie zmusza, żebyście należeli do Kościoła, nikt was nie zmusza, żebyście przychodzili na Eucharystię, nikt was nie zmusza i nikt was nie zmusza do tego, abyście włączali się aktywnie w życie parafii. I dalej czytamy w katechizmie. Bóg daje swoim stworzeniom nie tylko istnienie,
lecz także godność samodzielnego działania, bycia przyczynami i zasadami wzajemnie dla siebie oraz współdziałania w ten sposób w wypełnianiu jego zamysłu. Wiecie, co to znaczy być bratem i siostrą w Kościele? Twórzcie tę rodzinę razem, jak już wszyscy jesteście, módlcie się za siebie, bierzcie odpowiedzialność za siebie, no i starajcie się żyć razem z Panem Jezusem, waszym bratem, blisko Marii, waszej Matki. Amen. Pokornie błagamy się, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przyniesie. Można powiedzieć, ten mały pierwszy jubileusz, taki okrągły, dziesięciolecie parafii. Bardzo serdecznie cieszę się, że udało nam się zaprosić, i ksiądz biskup Wiesław miał czas przyjechać do nas, bo tak naprawdę fruwa samolotami do najdalszych zakątków świata, do Polonii, gdzie Polonusi są, a oni są wszędzie. I właśnie swoje pasterskie błogosławieństwo i słowo niesie do nich wszystkich. To jest ta wielka więź na pewno z naszą ojczyzną. Bardzo dziękuję za Twoje Słowo Boże, za tą przeświętą, ofiarowaną. Prosimy na zakończenie o Twoje pasterskie błogosławieństwo, abyśmy te trudy mogli dalej, związane z budową świątyni, ponosić i cieszyć się w najbliższym czasie tą nową świątynią, do której już też zapraszamy. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu prałatowi Piotrowi, który no właściwie zawsze jest z nami, jest takim łącznikiem. Mamy to szczęście między naszą parafią a Stolicą Apostolską. Zapraszam, Piotrze, za wszelką pomoc, za Słowo Boże, które głosisz i na różne sposoby nam pomagasz. Ogromnie się cieszę, żeście, kochani księża wikariusze, Pawle i Wojtku, przyjechali dzisiaj. Pomimo tych rozlicznych obowiązków, ksiądz Wojciech co prawda dalej leczy te rany, nogi, ale też, co wiem, pracuje solidnie w swojej rodzinnej parafii. Dziękuję, że przybyliście świętować z nami. Księże Pawle, dziękuję Ci, bo już myśmy tu, tak można powiedzieć, te zręby, co prawda no, nie wyrośliśmy z niczego, ale z parafii świętego Mateusza, ale te zręby naszej wspólnoty tutaj pożyli. Dziękuję, że także przybyłeś. Ogromnie się cieszę obecnością naszych księży neoprezbiterów, księdza Łukasza, który pracuje w Nowym Wiśniczu. Dziękuję za przywiezienie księdza biskupa, tak samo za wszelką pomoc, za to, że tak blisko jesteś z tą parafią. I księdzu Dawidowi z diecezji elbląskiej, który pracuje w tej prastarej parafii, katedrze, po konkatedrze, w Prawutach, diecezji pomezańskiej. Dziękuję, że w tak napiętym czasie znalazłeś czas, aby przybyć i cieszyć się razem z nami tutaj tym jubileuszem pięknym. Dziękuję bardzo księdzu Dominikowi za zorganizowanie tej uroczystości, za tą jego solidną pracę. Wreszcie bardzo serdecznie dziękuję wam wszystkim, że jesteście na dobre i na złe, że mogę na was liczyć. Tak mam zawsze w zwyczaju tutaj w tej naszej nowej parafii od 10 lat, że pierwszy dzień nowego roku przedstawiam statystykę. Drogi księże biskupie, posłuchać, to jest taki obraz, można powiedzieć, też tego, co się dzieje tutaj każdego roku. Bo to się mniej więcej powtarza, ale wiadomo, każdego roku coś nowego. Dlatego też mam taką świadomość, 33 małych dzieci, 20 chłopców i 13 dziewczynek. Rycerzami Chrystusa przez sakrament bierzmowania stało się 32 młodych parafian. Jak już wspomniałem, ogromną radością były prymicje dwóch naszych dodatków, księdza Łukasza i księdza Dawida, ale także święcenia diakonatu, księdza diakona Marcina. Dziękujemy za ten wielki dar powołania kapłańskiego i zakonnego, także siostry Agaty tutaj siedzi w pierwszej ławce, która złożyła w minionym roku pierwsze śluby zakonne w zgromadzeniu sióstr córek miłości. I jest z nami także i świętuje. Bardzo Ci dziękuję, Agatko. W naszej wspólnocie w ubiegłym roku było 8 ślubów.
W minionym roku odwiedzaliśmy regularnie na pierwsze piątki 31 chorych. Do Pana Boga odeszło, kończąc swoją ziemską pielgrzymkę, 11 osób. Jeszcze jedna osoba dwa dni temu, pogrzeb będzie jutro, świętej pamięci Józefa. I czy 8 mężczyzn, czy kobiety. W naszej kaplicy, zakończonym wczoraj roku, udzieliliśmy 51 tysięcy komunii świętej. Myślę, że to jest dużo przy frekwencji takiej niedzielnej, około 50% wiernych w niedzielę i święta. Parafia na papierze, bo tak trzeba powiedzieć, liczy 2000, ponad 200 osób, a regularnie uczęszcza w niedzielę i święta około 1000-1100 osób. Jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, w minionym roku to był to 8 rok wznoszenia naszej świątyni parafialnej ku czci Bożej Opatrzności. U początku tamtego roku ukończyliśmy tynki, sklepień, sufitu, ociepliliśmy strych kościoła, zakupiliśmy 38 tysięcy cegieł elewacyjnych na wewnętrzne ściany świątyni. Prace elewacyjne trwają i są na ukończeniu. Wykonana została w stanie surowym instalacja elektryczna, nagłośniająca, monitoringu audiowizualna oraz dolna część instalacji grzewczej. Ta górna już jest ukończona. Z tyłu budynku wykopany został zbiornik retencyjny o powierzchni 1,5 ara, ściągający wodę z dachu i z całego placu. Tutaj na te prace i funkcjonowanie parafii udało nam się uzbierać 413 330 zł. Wydatki wyniosły 465 870 zł. Dzięki nadwyżce z ubiegłego roku, z poprzedniego jeszcze roku wynoszącej prawie 90 tysięcy. Rok zakończyliśmy dodatnim saldem wynoszącym 37 170 zł. Zamówiliśmy także stacje drogi krzyżowej, które są wykonywane metodą ceramiczną przez pana profesora Stanisława Bracha. Bardzo pięknie będą wkomponowane w tę cegłę elewacyjną. Pragnę tutaj nadmienić, że stacje te zostały ufundowane przez indywidualnych ofiarodawców i grupy modlitewne Żywej Drogi i Żywego Różańca. I ta kwota 120 tysięcy jest już na koncie złożona. Więc bardzo serdecznie dziękuję za ten dar serca. Dziękuję także za to zaangażowanie wam, kochani parafianie. Proszę cię, drogi księże biskupie Wiesławie, teraz o błogosławieństwo na ten nowy rok, który rozpoczynamy z pomocą łaski Bożej, Bożej opatrzności i na ten dalszy czas budowy świątyni i na te kolejne jubileusze, abyśmy ich mogli doczekać. Bóg zapłać. Oczywiście udzielę tego błogosławieństwa z tą intencją, czy z tymi intencjami, które przed chwilą wasz ksiądz proboszcz, ksiądz Zbigniew wymienił. Dołączam się do tych podziękowań pod adresem wszystkich, którzy nie tylko zorganizowali dzisiejszą uroczystość, ale się włączają i organizują życie parafialne i budowę tego kościoła materialnego i duchowego na co dzień. To jest to najważniejsze, nie od święta zaangażowanie. Ksiądz Zbigniew wspomniał, że zajmuje się Polonią. I tak rzeczywiście jest. Pamiętam, parę lat temu miałem okazję być w Londynie, w jednej z parafii polonijnych tamtejszych i dziennikarka zapytała naszego pana, który pamiętał jeszcze czasy drugiej. To życie kościelne, parafialne w tym miejscu, w tym waszym centrum świata, żeby ta rodzina wpływała na was, na to, kim jesteście i żebyście zawsze za to, kim jesteście, mogli Panu Bogu dziękować. Niech Pan Bóg chodzi Wam błogosławi nie tylko na ten rok, ale na kolejne lata, na kolejne 10 lat. Być może, że za 10 lat znowu będzie okazja się spotkać się, że Zbigniew wie co, jak Pan Bóg pozwoli. A może wcześniej. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki.